Cześć kurczaki, z tej strony Kurkopop. Tak jak obiecałam, filmików o powrocie do szkoły, które można z ręką dzielniczyć, miało być 4. I właśnie dzisiaj będziemy robić 4. Oczywiście, jeżeli chcecie, to te poprzednie filmy są dalej dostępne. Możecie klikać w odnośnik, który pojawi się tutaj gdzieś nad moją głową. Ewentualnie zalinkuję je wszystkie w podpisie. Ale dzisiejsza tematyka jest o tyle ciekawa, że ona jest po prostu włochata. I jakkolwiek by to źle nie zabrzmiało, pokażę Wam dzisiaj, jak Wasze włochate myśli przełożyć na szkolne materiały. To znowu źle zabrzmiało. Pamiętajcie, zasubskrybujcie ten kanał i klikajcie w naszego dzwoneczka przyjaciela, ponieważ on nie lubi czuć się samotny. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych filmów, bo doszły do mnie głosy, że YouTube nie wszystko pokazuje, a ja ostatnio najczęściej wrzucam co 2, 3, max 4 dni, co jest całkiem niezłym wynikiem. Więc sprawdźcie koniecznie, ile filmów mogliście przegapić. A jeżeli film Wam się podobał i chcielibyście może jeszcze coś zobaczyć związanego ze szkołą, nie mówię, nie, pomysłów mam dużo, to dawajcie filmikowi łapki w górę. Jak będzie ich dużo, to będę wiedziała, że jest zainteresowanie i nagramy coś jeszcze. Więc jeżeli to wszystko zrobiliśmy, to możemy lecieć do naszych pomysłów. Okej, więc do tego pomysłu potrzebujemy przede wszystkim zeszytu. Ja wykorzystam taki w jednolitej okładce. Jeżeli Wy macie jakieś wzorzyste, no to albo go przemalujcie, albo obłóżcie jakimś papierem. Jak to zrobić, pokazywałam w poprzednim filmie. Do tego potrzebujemy włóczki, jakieś ostre nożyczki, linijka, ping-pong, a całość będziemy kleić klejem na gorąco. I od razu zaznaczę, że taki pomysł na wykorzystanie włóczki, aby z naszego zeszytu zrobić włochacza, nie jest mój. Jest świetnej youtuberki z Ukrainy, nie wiem czy poprawnie to wymówię, Idun Gades. Na pewno pojawi się do niej odnośnik, więc zachęcam do klikania. Więc bierzemy nasz zeszyt, sięgamy po linijkę, najlepiej żeby była długości okładki. I oczywiście po włóczkę. Ja wzięłam taką włóczkę akrylową, która mi po prostu zalegała. I owijamy ją wokół naszej linijki. Nie robimy tego z górką, robimy to, żeby było tak obok. I kiedy długość nawinięcia odpowiada szerokości naszej okładki, tutaj na górze dajemy klej. I od razu przyklejamy. Warto to przez chwilę przytrzymać. I już Wam pokazuję, jak widzicie, tutaj zostawiłam sobie trochę miejsca, ponieważ w tym momencie odcinam nadmiar. Będę uwalniać moją linijkę w ten sposób, że nożyczkami przecinam tutaj na górze. I po rozcięciu tego górna część podskoczyła mi do góry, czyli to zasłoniła. I dolna też zostanie właśnie tutaj na dole. Tak? Następną taką część z włóczką. W odstępie kilku centymetrów, na oko jest to centymetr, półtorej. Będę właśnie przyklejać i zrobimy to tak, aż do samego końca, mniej więcej do tego miejsca. Jeżeli chcecie, to z drugiej strony też możecie właśnie tak okleić swój zeszyt. Ja zostanę tylko przy przedniej okładce. Biorę mój ping-pong i przecinam go na pół. Układam je w miejscu, w którym chcę, aby były docelowo i przyklejam.
Jeżeli chcecie, to przy pomocy lakieru do paznokci można zrobić na środku oczka, czyli źrenice. I gotowe. Do tego sposobu potrzebujemy rolki po ręcznikach kuchennych, parę puchatych skarpetek, nitki w pasującym lub zbliżonym kolorze, jednej igły, do tego zamek błyskawiczny, przez chwilę potrzebujemy jakiegoś długopisu, linijki i nożyczek, a do ozdoby przydadzą się dwa guziki. Bierzemy naszą rolkę i odmierzamy długość naszego zamka, aby zaznaczyć jakby ile potrzebujemy odciąć. W moim przypadku jest to dosłownie około centymetra i aby było równo, co jakiś czas zaznaczam właśnie tą odległość, czyli akurat centymetr, tak jak mówiłam. Teraz połączę kepeczki i dopiero teraz wytnę. Zaznaczam teraz jedną długą linię i ją przycinam. I w ten sposób uzyskałam podstawę naszego piernika. Jeżeli chcecie, to tutaj środek możecie pomalować albo wykleić jakimś papierem, ewentualnie materiałem. Mi on w ogóle nie przeszkadza, zostanie właśnie taki. Biorę teraz mój zamek błyskawiczny i teraz tak, tutaj z boku będę dawać odrobinę kleju na gorąco i będę właśnie przyklejać mój zamek, pilnując, żeby nie przyklejać go za blisko, aby dalej się otwierał, a później z drugiej strony przykleję drugą część i tak zamek idzie właśnie na górę. Pamiętajcie, żeby drugą część przyklejać wtedy, kiedy zamek będzie zamknięty. W ten sposób będziecie mieli pewność, że wszystko jest równe. Zostawiamy na chwilę do wyschnięcia. I w tym momencie bierzemy pierwszą skarpetkę i dokładnie naciągamy ją na naszą bazę. Kiedy to mamy? Patrzymy, gdzie kończy się baza, w moim przypadku tutaj, i około 2 cm dalej ucinamy nadmiar. I jeszcze skarpetkę rozcinamy w jednym miejscu, tak po całości. Wywracamy na drugą stronę. Bierzemy igłę z nitką i przy tej rozciętej stronie, zaczynając od góry, szyjemy tak luźny ściek, tak jak pokazuję. I kiedy dojdziemy do drugiego końca, łapiemy obie końcówki, mocno ściągamy, żeby tu się nam zamknęło i wiążemy kilka mocnych węzłów. Wywracamy to już na dobrą stronę i dzięki temu i jeden, i drugi koniec jest zamknięty. Bierzemy naszą bazę i wsadzamy do środka. W tej chwili przy pomocy kleju na gorąco będziemy przyklejać skarpetkę do górnej części zamka, oczywiście z dwóch stron. Główna część jest skończona, jeżeli chcecie, to możecie na tym poprzestać, ale ja postanowiłam dodać piernikowi jeszcze trochę takiego charakteru i już pokazuję Wam, jak to zrobić. Bierzemy naszą drugą skarpetkę i tutaj w miejscu, gdzie są palce, będziemy wycinać kółeczko, korzystając z tego, że połowa i tak już jest zszyta. Ja będę robić to na oko, jeżeli chcecie, możecie oczywiście sobie coś odrysować, na przykład od szklanki. Ozdabiam ją oczyskami, czyli wykorzystuję guziki. I wywracam na lewą stronę, ale zanim zszyję tutaj górę, wracam do tego odciętego kawałka i z niego wycinam uszy. Warto to najpierw podzielić na połowę, aby mieć równo. Oczywiście uszy, jeżeli nie chcecie, nie muszą być równe. I kiedy mam dwie połówki, składam je i tutaj jak jest złożenie, wycinam kształt uszka, tak żeby po rozłożeniu to jednak tak do końca rozcięte nie było. I powtarzam z drugim. I teraz tutaj dokładnie wokół tych krawędzi, oczywiście szyjąc na lewej stronie, zszyję. Tutaj ten dół zostawcie otwarty.
przez otwór w uszach wywracamy je na drugą stronę i mając naszą głowę wciąż z tej strony jakby drugiej, czyli jakby lewej, wsadzamy uszy do środka, tak aby ich górna część lekko wystawała i zszywamy tutaj górę, zostawiając na środku wolną przestrzeń, czyli tak naprawdę zszywamy ten fragment, na górze wolny i ten fragment. Teraz przez ten otwór możemy wywrócić naszą głowę na odpowiednią stronę. Głowę wypychamy na przykład watą i dziurę w głowie zaszywamy. I teraz moją igłą przechodzę na tył głowy, tak mniej więcej na środek i wracając do mojego piórnika przeszywam jedno do drugiego, a z drugiej strony mam mój ogonek, który przygotowałam tak samo jak uszka i jego po prostu przykleję. Jeżeli Wam przeszkadza tutaj ten fragment, w którym powinna być pięta, to można jeszcze zakryć łatką z naszego tutaj, z naszych ostatków z drugiej skarpetki. I gotowe. Do ostatniego pomysłu potrzebujemy włóczkę w wybranym przez Was kolorze, trochę filcu, tak naprawdę będziemy wykorzystywać tylko niewielki fragment, możecie spokojnie zastąpić go papierem, jakieś ostre nożyczki i długopis. Bierzemy naszą włóczkę i owijamy ją wokół naszych trzech palców około 70 razy. Z tej samej włóczki ucinamy dłuższy kawałek, przy użyciu którego związujemy to, co zawijaliśmy wokół palców, właśnie w ten sposób, który pokazuję. Ściągamy raz, obracamy na drugą stronę i tutaj już dwa węzełki. A jeżeli wystarczy Wam włóczki, to odwracamy ponownie na już tą pierwszą stronę i również robimy dwa węzełki. To, co w tym momencie przygotowujemy, to pompon i już Wam pokazywałam w innym filmie, jak go zrobić i oczywiście do tego filmu też zalinkuję i pojawi Wam się tutaj odnośnik. I teraz rozcinamy na górze i na dole. Pompon wymaga odrobiny strzyżenia, więc przycinamy wszystkie tutaj końcówki do momentu uzyskania efektu, który nas zadowala. Sięgam po mój długopis, na jego czubku daję odrobinę kleju na gorąco i otwieram pompon w dowolnym miejscu, po to, żeby właśnie wkleić tam długopis. Aby trochę to dodatkowo ozdobić, z mojego filcu wycinam dwa trójkąty, które będą uchem i taki zawijas, który będzie udawać mi ogon. Uszy najlepiej wyciąć w ten sposób, że wycinamy większy kawałek, składamy go na pół i dopiero teraz wycinamy nasze trójkąty, oczywiście przecinając je też na środku. I mamy dwa takie same kawałki. I teraz sklejamy to ze sobą. Gotowe. Jak widzieliście, te pomysły nie były trudne, a taki włochaty trend ostatnio zauważyłam w większości sieciówek. I przyznam szczerze, że trochę mnie zdziwił, ale można odtworzyć te rzeczy jeszcze na miliony innych sposobów. Nie tylko tak, jak ja pokazałam, chociaż oczywiście zachęcam Was do moich sposobów. I pamiętajcie, jeżeli zrękodzielniczyliście coś na podstawie moich filmów, czy tego, czy jakichś innych, to koniecznie oznaczajcie mnie małpką albo przy użyciu hashtagu, ponieważ wtedy mogę Was znaleźć i wtedy zawsze niesamowicie się cieszę. I pamiętajcie, jeżeli chcecie jeszcze oglądać moje filmy, niekoniecznie o tematyce Back to School, ponieważ tutaj zajmujemy się ogólnym rękodziałem i do it yourself, to koniecznie subskrybujcie kanał i sprawdźcie, aby ten nasz przyjaciel dzwoneczek się uśmiechnął, czyli po prostu w niego kliknijcie. A jeżeli chcecie, proszę bardzo, dajcie filmikowi łapki w górę, poszalejcie. Więc lećcie bić Wasze włochate przyboje szkolne, a my widzimy się następnym razem. Pa!